No cześć, jestem Ziem, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Oceniam Was i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na mapce pod tytułem Weteran, stworzonej przez pana Kanciastego. Macie tutaj jego nick tutaj nade mną, jego Facebooka, jakby ktoś chciał zajrzeć, zachęcam bardzo serdecznie. Można też skorzystać z kodu QR, który znajduje się w tym miejscu. Wystarczy najechać aparatem na to miejsce i automatycznie powinno wam wyczytać stronę z telefonu, jakbyście tak chcieli czy coś. Dobra, słuchajcie, w każdym razie zaczniemy może bez przeciągania, ze startu. Mamy tu jakiś magiczny przycisk, który ja kliknę i to jest taka łapka w górę, powiedzmy. Słuchajcie, czyli ja klikam przycisk, a wy klikacie łapkę w górę, oczywiście jeśli wam się spodoba ten odcinek, i lecimy. Okej. Witaj, jestem twórcą tej mapki oraz narratorem. Moja głowa jest obok. Jest to tryb puzzle, więc znajdziesz tu różnego rodzaju zadania i gry. Czas robienia tej mapy to 9 dni, każdy jej odcinek, kawałek dokładnie sprawdzałem, aby nie było wpadek. Za błędy bardzo przepraszam, byłoby miło, gdybyś mapkę nagrał. Pamiętaj, że na mapie jest anti-cheat. Wszystkie dialogi i informacje napisane będą na czacie. I mamy tak, anti-cheat na czerwono, informacje na żółto i sam kanciasty będzie na niebiesko. Na czacie nie będzie znaków typu, no dobrze, polskich znaków nie mamy. Miłej zabawy. A i czekaj, graj na ustawieniach 1-12 plus, ilość graczy max 1. Wszystko mam poustawiane, słuchajcie, już ustawiłem sobie przed samym nagraniem i myślę, że możemy zaczynać. Także lecimy, słuchajcie, pierwszy odcinek tutaj. Mamy tutaj jakieś bariery, przez które przejść za bardzo nie możemy, ale możemy sobie kliknąć wajchę i już powinno nam... Okej, dobra, otworzyło się w tym momencie. Super, doskonale. No i oczywiście parkour, hi. Jeśli nie dajesz rady, to mogę sobie tu kliknąć przycisk, który mnie prawdopodobnie przeteleportuje, słuchajcie, ale nie, ja jestem tutaj twardzielem. Jeśli chodzi o parkoury, ja się nie poddaję i spróbuję to przejść w miarę szybko, w miarę moich możliwości. Słuchajcie, na początek chciałbym was przeprosić za kilkudniową przerwę na kanale. Nie było troszkę filmów, ale musiałem po prostu parę wyjazdów sobie zahaczyć i parę rzeczy tam takich dość istotnych pozałatwiać. Poza tym, słuchajcie, trochę przygotowań, mianowicie coś tutaj nowego nadchodzi, myślę, że coś takiego jak nowy kanał, jeszcze nie będę tutaj zbyt dużo spoilerować, słuchajcie, ale bądźcie po prostu czujni i gotowi do tego wszystkiego. Dobra, na tą mapę chyba za daleko jest, także skoczmy sobie tutaj, okej, dobra, doskonale. Słuchajcie, jak zawsze przypominam wam, że wasze mapki możecie przysyłać na maila, który jest podany w opisie, no i oczywiście będę nagrywać te wszystkie, o nie, najlepsze z tych mapek, które będziecie przysyłać, kurde, za dużo tego, szybko musisz zabić zombie i zniszczyć złoto. Zaraz zniszczymy to złoto, spokojnie, słuchajcie, na razie zajmijmy się zombiaczkami. Nie jest to zbyt trudna sprawa. Dostałem nawet zbroję, której nie musiałem, jak widzicie, za bardzo ubierać. Ale weźmy sobie ją na wszelki wypadek. Dobra, mamy tutaj żelazny kilo, w którym prawdopodobnie możemy zniszczyć złoto, tak jak myślałem dokładnie. Czy możemy... Ej, możemy zniszczyć też również inne bloki. Kurczę, to jest takie drobne niezabezpieczenie. Ale dobra, słuchajcie, nie ma co się martwić. Level pierwszy skończony. No, 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 całkiem dobrze ci idzie, brawo. Ten poziom jest banalny. Połóż obsydian na swoje miejsce. Czyli tak, tutaj będzie obsydian trzeba położyć. No i musimy przygotować sobie crafting, piecyk i tak dalej. Także zaczynamy. Jedna sztuka drewna to będzie na jeden crafting, teraz dwie sztuki drewna to będzie nam starczało na... Teraz będziemy mieli na kilof drewniany, weźmy sobie jeszcze jedną sztukę, ona powinna nam starczyć patykami na wszystkie pozostałe kilofy, także przygotujmy się od razu. Słuchajcie, wszystko na deski przerabiamy i teraz tak, wykonujemy sobie jeden crafting, połóżmy sobie crafting na miejsce, zróbmy sobie patyków chyba 6 sztuk, bo tyle kilofów będę musiał zrobić, albo i 8, nie jestem pewien dokładnie jaki. Diamentowy kilof chyba jest potrzebny do wykonania tego zadania, żeby wykopać obsydian, także dobrze, sobie wszystko tutaj przygotujemy. Teraz tak, mamy do zrobienia kamienny kilof, mamy 3 cobblestone'a, okej, możemy wykopać sobie w takim razie teraz żelazo, ale jeszcze jedna ważna rzecz, słuchajcie, właśnie, musimy przepalić żelazo, a nie ma tutaj węgla z tego co widzę, więc wrzućmy sobie, o, czekajcie, tak, mamy 3 sztuki żelaza, nawet 4, bo jedną tutaj za dużo podniosłem i potrzebujemy jeszcze na piec oczywiście troszkę cobblestone'a, 8 sztuk idzie na zrobienie piecyka, 5, 6, 7, tutaj o, jest 8 sztuka, doskonale, róbmy sobie piecyk, stawiamy piec w tym miejscu, taram, i możemy przepalić sobie w tym momencie nasze wspaniałe rudy żelaza. Dobra, poczekajmy, 3 sztuki powinno pójść raczej szybko. Teraz tak, 2 patyki będą potrzebne na kilof żelazny, żeby wykopać diamenty, i 2 patyki na kilof diamentowy, żeby wykopać obsydian. Także do wszystkiego jestem już przygotowany, słuchajcie, już tyle razy był ten etap w mapkach, że po prostu, no, nie da się tego nie pamiętać, ile tych wszystkich przedmiotów będzie mi tutaj potrzebnych. Dobra, mamy 2 sztuki, poczekajmy jeszcze chwilkę na tą trzecią. No, przypaluj się, przepaluj. Halo, halo, szybciutko. Już proszę tutaj, raz, dwa, raz, dwa. Okej, doskonale, mamy 3 sztuki. Robimy sobie kill off żelazny. Boom, i możemy wykopać diamenty. Raz, dwa i 3. Mamy 3 sztuki diamentów. 3 sztuki diamentów idą na diamentowy kill off. No i oczywiście, słuchajcie, kopiemy nasz obsydian. Chwilkę to powinno zająć. Tam chyba, nie wiem czy pamiętacie, możecie napisać w komentarzu, jeśli pamiętacie, chyba 8 sekund dokładnie trwa wykopanie obsydianu, ale nie jestem pewien. Zwykłym diamentowym kill offem. Dobra, coś koło tego to trwało. Okej, stawiamy tutaj obsydian. Level drugi ukończony. Super ci idzie, a tutaj mamy zwyczajny dropper. Okej, ten dropper jest... Aha, muszę zejść tutaj w to miejsce i zeskakiwać. Dobra, słuchajcie. Okej, o nie, o, dobra, przeskoczyłem.
O nie, tu jest drugi etap. O kurde. Dobra, słuchajcie, już teraz rozumiem. Czyli tutaj będą mi się zmieniały etapy w ten sposób. Którędy ja zeskoczyłem, bo znalazłem chyba dobrą drogę od razu na starcie. Tu, o nie, chyba nie tędy. Chyba nie tędy droga, wiecie co? Spróbujmy teraz w takim razie na prawo od spawnu. To chyba było w tym miejscu. Kurde, no, czuję, że to może troszkę potrwać. Czekajcie, w to miejsce i jeszcze raz. Zeskoczmy sobie na dół na spokojnie. To miejsce, o, już i zahaczyłem, no dobra. Czuję, słuchajcie, że to może trochę potrwać, ale ja się nie poddam, ja tu będę twardy i ja to zrobię. Dobra, mamy pierwszy ukończony, o nie, 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 nie. No i nie doleciałem. Słuchajcie, od razu po tym, po teleporcie muszę zrobić w takim razie ten skok na, znaczy jakby przytrzymać strzałkę do tyłu, żeby polecieć, kurde, żeby polecieć właśnie w tamto miejsce, w którym powinienem się znaleźć. Dobra, zróbmy to jeszcze raz tak, okej, doskonale. I teraz do tyłu, okej, nic nie widzę. Czekajcie tutaj, okej, to nie było też takie trudne. O nie, którędy, szybko. Okej, dobra, widzę już, którędy tam trzeba przefrunąć. To też raczej nie powinno do najtrudniejszych należeć. Przeskoczmy sobie jeszcze raz tutaj. Słuchajcie, warto ustawiać się tak, żebyśmy bokami mogli manipulować podczas lotu. Czy to jest Gravity, czy to jest Dropper, w większości takich tego typu gierek, ponieważ jest tam dużo, dużo łatwiej ustawiać się w tym odpowiednim miejscu, ponieważ, słuchajcie, jest coś takiego jak dynamiczny FOV, czyli dynamiczne pole widzenia w Minecrafcie, które oczywiście możemy sobie w ustawieniach wyłączyć. Jeśli lecimy do przodu lub do tyłu, to ono nam się zmienia i daje nam takie nierealne poczucie odległości, przez co mamy straszny problem, żeby wycelować w bloki. Tak kiedyś to już zauważyłem. Alo. A co to za teleport, który nie zadziałał? Co to miało być? Poczekajcie, i teraz się przekręciłem i nie wiem, w którą stronę mam zeskoczyć. Chyba tutaj było. Dobra. O, tu nawet chyba lepszą drogę znalazłem. Spoko, w takim razie. O nie, lecę jakoś inaczej teraz. O kurde. Czekajcie, jeszcze raz, w prawą stronę. Zeskakujemy tutaj. Spadamy na dół. O kurde. No, czuję, że to może naprawdę chwilkę dłuższą potrwać, ale słuchajcie, ja się nie poddaję. Myślę, że to jest dobry moment, żeby stawić łapkę w górę. Haha. Okej, no nie, 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 nie. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, okej, dobra, tutaj się udało. Doskonale. Teraz do przodu. O kurde, słuchajcie, czuję, że ten żółty etap może mi troszkę tutaj przytrzymać dłużej, ale ja mam nadzieję, że uda mi się go w miarę szybko pokonać. Dobra. Mamy pierwszy zakończony, teraz tak, tędy było chyba. Okej, patrzcie, no już się nauczyłem dwóch pierwszych. I teraz tak, najtrudniejszy z tego wszystkiego. Okej, dobra, tam minimalnie, słuchajcie, brakuje mi do tego, żeby przeskoczyć. W tą stronę zeskakujemy. Lecimy najpierw tak, w to miejsce. O, patrzcie, jak szybko. Kurde, co za świetna sprawa, tylko dlaczego ten teleport nie działa? Ja się pytam, drogi autorze, proszę to poprawić w następnej wersji mapki. Dobra, a my zeskakujemy, słuchajcie, i lecimy. Tu, okej, lecę. Dalej. Chyba tędy, dobrze, pamiętam. I teraz żółty. Okej, doskonale. Kurde, no, czujesz, słuchajcie, że to jeszcze chwilkę może mi zająć tutaj w tym miejscu. Dobra, idziemy na w prawo od spawnu. Kurde, no, jak ja mam to ukończyć teraz w tym momencie? Jeszcze raz, powolutku. Spadamy na dół. Okej, dobra. Pierwszy etap. I teraz drugi etap. Drugi etap jest dość prosty, słuchajcie, bo tam jest jedno proste miejsce. Tylko dlaczego ten teleport nie działa? Dlaczego on mnie nie łapie? Halo? Coś robię źle, czy może, nie wiem, czy może jest jakiś błąd w mapce? Kurde, tak to nie powinno działać, przepraszam bardzo. Ja bym prosił tutaj o naprawianie takich rzeczy i sprawdzanie, czy wszystko działa. Ewentualnie można zwiększyć po prostu strefę teleportu, ona wtedy nas na pewno złapie. Dobra. Okej, mamy żółty. Dobra. No nie, no słuchajcie, wystarczy zahaczyć o ten, minimalnie o ten narożnik i już po mnie. Ale masakra, dobra. Przeskoczmy, jeszcze raz. To jest ten moment, słuchajcie. Jestem pewien na 93,5%, że to jest już ten moment. Nie! No ile ja mogę to robić? Masakra. Dobra, mamy żółty. O kurde, i znowu narożnik, no. Dobra, kolejne podejście. Spadamy. O nie, no patrzcie, już minimalnie było. To było już dosłownie o milimetry. Wystarczyło tylko stopę odrobinę odchylić od tyłu, żeby nie zahaczyć o ten bloczek. Masakra. Nie no, słuchajcie, na pewno już teraz mi się uda. Ja czuję, słuchajcie, że to już jest ten moment. Po prostu nie ma mowy, żebym dłużej to robił. Dobra. I teraz patrzcie. No kurde. Może sprint muszę użyć w locie. To też całkiem daje wymierne rezultaty, że tak powiem. Nie wiem, czy próbowaliście na Gravity tego używać, ale jeśli włączycie sprint i tylko podczas lecenia do przodu on będzie działać, to odrobinę powinien was przyspieszyć. No i patrzcie, cały czas coś tutaj nie łapie ten teleport. To jest drobna rzecz do poprawki na tej mapce, ale i tak, słuchajcie, muszę powiedzieć, że świetna zabawa. I sam dropper jest fajnie zrobiony, bo jest kilka etapów, w których spadamy. Dobra, i teraz, słuchajcie, teraz robimy tak. Tak, właśnie tak robimy, że musimy jeszcze raz do tego podejść. Dobra, tym razem, dobra, tym razem to już będzie ten moment. Patrzcie, zeskakujemy. Po czerwonym, tak, idealnie, i na czerwony doskonale.
Jest! Dobra! O, w końcu po tak długich bojach, słuchajcie, nawet nie chcę wrócić do czasu i to zajęło masakra, ale udało się w końcu, dobra. Widać, że poziom był za łatwy, więc dać przycisk. Oj, ten poziom był tak bardzo łatwy, że aż masakra po prostu. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć tutaj powoli, powolutku, ostrożnie, szukając dokładnie w każdym miejscu przycisku. Dobra, znalazłem, to nie było zbyt trudne. Okej, mamy teraz kolejny etap, w którym mam kolejny przycisk. Słuchajcie, nie no, Find the Button już są tak wszystkie oklepane, że po prostu to nie jest żadne wyzwanie w większości przypadków, żeby znaleźć ten przycisk, w którym miejscu on się znajduje. Tutaj on, zaraz też powinniśmy szybko znaleźć, no proszę, kurde. Nie no, słuchajcie, to już naprawdę żadne wyzwanie, zero. Chociaż może tutaj o będzie w tym miejscu. Tam wygląda, jakby to był taki specjalny otwór na to. Chociaż może się mylę i może będzie gdzieś za drzewem, co też się całkiem często zdarza. Uwaga. A, patrzcie, kurde, ale mnie zrobiło na samym starcie, na samym wejściu się znajdowało. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, tutaj raczej nie będzie. Patrzcie, w ogóle jestem tutaj farmerem i sobie farmeruję sobie. Dlaczego moje nogi są tak dziwnie wykrzywione? To co ja robię tutaj? Ja się bawię w ślimaka? O co chodzi w tym miejscu? Dobra. Słuchajcie, musimy znaleźć ten przycisk. On będzie się znajdować tu. Okej, dobra, level 4 ukończony, dobra, teraz zapoznaj się z panem labiryntem. Czemu? Dlaczego? Słuchajcie, masakra. Tych labiryntów jest zawsze tyle, że po prostu mi się odechciewa tego. Za każdym razem, za każdym jednym razem, kiedy gram jakąś mapkę, taką typowo składającą się z małych minigierek, znajduje się na takiej mapce labirynt. Naprawdę, słuchajcie, jest tyle fajnych, ciekawych pomysłów, które można zastosować. Dobra, tutaj, o, tutaj też nie. Zaraz znajdziemy, na spokojnie, gdzie to jest? Idziemy po prawej ścianie, słuchajcie, czyli dość standardowy etap jakby, że tak powiem. O, słuchajcie, tu wygląda, jakbyśmy powoli się zbliżali. Chyba jeszcze kawałek. Uwaga. Dobra, chyba nie tu. Ale tutaj? Też nie tu. Dobra, tutaj nie, kurde, słuchajcie, chyba w złą stronę poszedłem jednak. Ale zaraz znajdę, kurde, zaraz będzie. Patrzcie, już tutaj czuję, że docieram. Tym mis... O, jest przycisk. Dobra, level 5 ukończony. Dobra, widzę, że ciebie nie da się pozbyć. Idź strzelać i daj mi spokój. Mamy łuk, mamy strzały. Okej, i zaczynamy, słuchajcie, strzelać. Mamy przyciski. Także strzał do przycisku. Dawaj dalej. Daję dalej w takim razie. Okej, słuchajcie, strzał w tamto miejsce. Nie trafiłem? No proszę. Patrzcie, idealnie prosto strzela. No kurde. Halo, traf w ten przycisk. Dobra, szybciej się nie da? No jak szybciej się nie da, jak ja to robię bardzo szybko. Przepraszam bardzo. Panie narratorze, dawaj, nie mam całego dnia! No przecież ja to bardzo szybko robię! Czekajcie, gdzie jest ten przycisk? Czy on jest na środku? Może nie jest na środku? Gdzie co? Strzelmy najpierw tutaj po bokach. Dobra, tutaj nie. Tutaj chyba też nie, chociaż nie wiem, bo nie widzę. Halo? Gdzie ten przycisk jest? Kurde, zasłaniają mi te banery strasznie. Dobra. Tutaj. Nie tutaj. No to tutaj. No też nie tutaj. Hej! Gdzie jest ten przycisk? A może tam... Czekajcie, w którym miejscu można umieścić przycisk za banerem? Chyba tylko na dole, nie? No ja po prostu chyba mam jakiegoś zeza, szczerze mówiąc. Dobra, tutaj? Okej, chyba mi się udało. Dla rozluźnienia atmosfery powiem ci żart. Jak się nazywa żona kucharza po 7 rozwodach? Ósma żona! Ale śmieszne, ojeju, uhuhu. Dobra, już się teleportuję. To teraz X-Run, jeśli spadniesz, kliknij mnie. Tutaj, o. W sensie, w tym miejscu chyba, tak? Z tego co rozumiem. Dobra, w każdym razie tak, spowolnienie, szybkość, wysoki skok. Tutaj mamy szybkość, zobaczmy jak bardzo szybka jest ta szybkość na razie na shifcie. Okej, jest spoko, zielony to jest skok, a czerwony to jest spowolnienie. Powinno się całkiem szybko udać, dobra. Uwaga, lecę, dobra, doleciałem. Warto też, słuchajcie, właśnie przy takich wysokich skokach z jump boostem wykonywać ten obrót o 90 stopni, jak już dolatujemy nad platformę, żeby wiedzieć, w którym miejscu mniej więcej powinniśmy wyhamować, bo łatwiej nam jest wyhamować na boki, niż do przodu lub do tyłu. Uwaga. Hop, okej, przeskoczyłem, level 7 skończony. Gratulacje, spodziewałem się ciebie szybciej, ale okej, dobry czas. To teraz proszę bardzo, maraton. Czym jest maraton, bo ja tak w sumie nie wiem. Dobra, zobaczmy. Dobra, nie jestem potworem, masz speeda. Okej, biegniemy w takim razie. Słuchajcie, szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co to jest za tryb gry maraton. Winda. Jaka winda? O, o, dobra, otworzyło mi się. Pierwsze piętro, wysokość 0. I teraz tutaj ojedziemy w górę, tak? Dobrze rozumiem? Drugie piętro, wysokość 50. Czy mamy... Nie, chyba wyżej do góry chyba nie możemy pojechać, ale możemy pojechać na dół. Dobra, ale jedziemy na górę, bo na górze jeszcze nie byliśmy. Podejdźmy tutaj. Okej, otwierają się... Halo. Otwierają się drzwi i możemy biec. To chyba jest inne miejsce niż to, z którego przybiegłem. Tak mi się wydaje. Wow, ale zasłona. Pięknie. Level 8 ukończony. Nie wydaj, te partikle to tylko ozdoba. Czekaj, coś się popsuło. Rozsiądź się i poczekaj. Słuchajcie, ale to jest takie mało śmieszne, powiem szczerze. Dobra, na co mam poczekać i czemu mam się rozsiąść i jaki tutaj jest problem? Mamy WC, dobra.
Kiblu, raczej nic takiego się tutaj nie znajduje interesującego. Panie barmanie, czy pan coś chce powiedzieć? Dzisiaj wszystko za darmo możesz wziąć ze skrzynki obok. Z tej skrzynki? Nie. Z tej skrzynki, dobra. Barman Piotrek. Zobaczmy, co barman Piotrek ma tutaj do powiedzenia. Witaj, kimkolwiek jesteś. Ja jestem Piotrek, jestem tu barmanem. Pewnie myślisz, że kanciasty jest spoko, zrobił dla ciebie mapkę, ale nie, to jest potwór. Błagam cię, ratuj nas od tego psychola. Przetrzymuje nas tutaj w niewoli. Na szczęście włamałem się do systemu i popsułem teleport. Naszej historii nie zdążyłem zmienić, ale zdążyłem dać tą książkę tutaj. Kiedy ty mnie widzisz, już nic nie pamiętam, to przez kanciastego. Reszty dowiesz się później. Do zobaczenia i powodzenia. Musisz tylko wiedzieć, że to wszystko to... I urywa się w tym momencie książka. Co ja powinienem zrobić w tym momencie, szczerze mówiąc? Słuchajcie, czy ja mógłbym tutaj wziąć coś? To są jakieś whisky, wódki i inne dziwne, podejrzane rzeczy. Dobra, tutaj jest, słuchajcie, jakiś dziwny schodek. Halo? Jaki jest? Dobra, poszukaj w klucie błędu, który pozostawił barman. Błędem może być wszystko. Czyli chodzi pewnie o ten schodek, tak? Dobrze zgadłem? Prawo znalazłeś błąd zostawiony przez barmana. Miejmy nadzieję, że kanciasty nie był pierwszy. Poszukaj w klubie błędu, który zostawił barman... Czemu? Drugi raz mi się to samo odpaliło, ojeju. Miejcie nadzieję! Tak, 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 zapłacicie mi za to! Ups, a jednak. Dobra, czyli chyba jednak kanciasty ogarnął. Skoro barman ci powiedział, dokończę. Stworzyłem maszynę do tworzenia robotów z ludzi, by lepiej kontrolować... Bo lepiej kontrolować niż zaufać. Ogólnie chcę zawładnąć światem, bla, bla, bla. Takie fantazje wieku średniego. Okej. Okay. Uff, wreszcie się włamałem. Siema, odzyskałem pamięć i włamałem, włamałem kanciasty, na razie nie może się połączyć. Warto było studiować informatykę, szkoda, że dalej jestem barmanem. To jest jakiś dziwny, śmieszny motyw. Hihi, zmieniłem sobie kolorek. Dobra, pobiegnij teraz do zbrojowni. Przebierz się za model SI-14 i stań w grupie, mam plan. Zbrojownia, wstęp bez zgody, wzbroniony. Okej, okay, słuchajcie. SI-4, tak? Miałem wziąć? Tutaj SI-3. SI4, tutaj w to miejsce będę musiał chyba stanąć, czekajcie, SI3, SI4. Dobra, bierzemy w takim razie wszystkie rzeczy, jakie potrzebujemy. Ubieramy, okej, okay. Mamy wszystkie przedmioty, jakie potrzebowaliśmy. Weźmy sobie jeszcze tylko miecz, żeby wyglądać dokładnie tak samo jak wszystkie z tych robotów, które tutaj stoją. I ustawmy się, słuchajcie, na miejscu. Dobra. 10 długich minut później. Okej, okay. Co ja tutaj robię? Przewie, rozpoczynamy test robota SI4 o numerze 128B. Dobrze, pospieszcie się, jutro mamy podbić świat. Czy wiadomo coś o tym zio? Nie zarejestrowała go żadna kamera, możliwe, że ktoś się włamał, tylko nie wiemy kto. Szefie, mamy problem, chyba ten robot nie doznał całkowitej transformacji. O, chyba mnie nakryli. Jak to? No, i co teraz? Halo? Wykryliśmy tkanki i komórki! O nie, wykryli mnie, już mnie mają. O nie, to może być ten cały zio, natychmiast go zneutralizować! O nie, słuchajcie, już po mnie będzie w tym momencie. 9, 8, 7, 6, ja mogę coś zrobić. Mogę zniszczyć teoretycznie szkło, ale nie wiem, czy powinienem. Tak szczerze mówiąc, zamknąłeś oczy i bum, bum, bum. Nagle ogromne światło i pęknięte szkło. Słyszysz barmana. Stary, spadaj stąd! Dobra, uciekajmy szybko. Mamy tutaj drzwi, jakieś przejście. Biegniemy. Okej, okay, słuchajcie, czułem teleport, tak, chyba mnie przeteleportowało. Dobra, idziemy w takim razie na górę szybko. Uciekajmy! Szybciej! Pomocy! Żeby mnie zaraz nie dopadł. Okej, okay, słuchajcie, znowu tutaj było dziwne takie przejście. Dobra, strzałki do przodu, zeskakujemy w dół. Okej, okay, spoko. Co teraz? Co dalej? Jakieś informacje potrzebuję. Chyba powinienem po prostu uciekać. Dobra, tędy nie przejdę, bo tutaj są kraty. Biegniemy dalej. Słuchajcie, ja dalej w tym przebraniu tego robota. Myślę, że mnie nie rozpoznają. Prawie na pewno. Tak może być. Dobra, idziemy tutaj. Zobaczmy, co będzie dalej za zakrętem. Tutaj jest jakiś wodospad. Dobra, prawdopodobnie tędy muszę się przedostać. Dobra, a w razie czego, słuchajcie, przecież można pod wodospad w górę płynąć z powrotem, także nie ma problemu tutaj. Okej, okay, dobra. I zobaczmy, co tutaj jest. Dobra, tutaj jest chyba taka pętla, która nie ma żadnego większego znaczenia. Dobra, czyli odrobinę źle. Idziemy prosto. Słuchajcie, zaraz musimy się stąd wydostać. Jak najszybciej, żeby nas tylko nie dopadł ten potwór kanciasty. Szybciej! Gdzie tu mamy... Gdzie tu mamy to przejście? Aha, dobra, słuchajcie, znowu mi się tutaj zmieniło przejście z tyłu za mną w inne, jakieś takie dziwne. Dobra, i mamy wyjście. Poziom 8 ukończony. Okej, okay, uciekłeś z labu, teraz musisz znaleźć jakieś itemy i zniszczyć główny komputer kanciastego. Okej. Okay. Jak ja mam coś tu znaleźć, jakieś przedmioty? Tutaj nic nie ma więcej, tutaj są tylko drzwi. Okej. Okay. Tutaj, o, jest tak, jedzenie. Dobra, można jakieś żarcie sobie wziąć. Napęd DVD, monitor, USB killer. Weź USB killer, aha, to była informacja tylko. Dobra, złote jabłko weźmy sobie również coś do tego, do przechrupania. No i myślę, że w tym momencie powinienem być gotowy do tego wszystkiego. Gdy się przygotujesz, przycisk tutaj mamy. Dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy, szybko sprawdźmy jeszcze. Napęd DVD, monitor, USB killer i informacje, żeby wziąć ten USB killer. Dobra, w takim razie, słuchajcie, myślę, że można kliknąć i zaczynamy naszą zabawę.
Okej, skoro już się przygotowałeś, to cię tepam. Odkryłem jak... Poczekaj. Dobra, teraz rozbij szybę i włóż do wolnego portu swój USB killer. Okej, w to miejsce. Wkładamy... Halo, no, już prawie sięgnąłem. Okej, dobra, udało mi się. Obróćmy go, żeby był tak samo jak wszystkie. Dobra, porty USB. Świetna robota! Brawo, zniszczyłeś komputer, teraz może... a może raczej kanciastego? Nie mówiłem ci, ale kanciasty to nie osoba, tylko wirus, a ja tak naprawdę jestem Max i mam firmę The Robot Corporation. On nas zainfekował, przyzywał ludzi, żeby ich zmieniać w roboty. Dobrze wiedział, jak to wszystko robić, zwerbował nasz zespół i kazał pracować. Dziękuję ci bardzo za uratowanie nas i przepraszam, za, że tak krótko się znaliśmy. Pa, pa! Okej, słuchajcie, w takim razie dotarłem do... Halo. Dotarłem do końca. Dzięki wielkie za oglądanie. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli oczywiście chcecie więcej takich filmów z mapek, oceniam was, napiszcie mi to w komentarzu i obowiązkowo, słuchajcie, zaznaczcie łapkę w górę pod spodem. No i jeśli chcecie oczywiście nie przegapić kolejnych, zasubskrybujcie, zaznaczcie dzwoneczek i tam zaznaczcie, że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. To było na tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie i cześć!